Halo, cześć, witam Was serdecznie. Jak widzicie, u mnie już nastroje takie różowe, wesołe, energetyczne. A zaraz sobie puścimy muzykę. Ja liczę na to, dziewczyny, że mi podpowiecie jakieś fajne kawałki, żebyśmy miały na początek tygodnia. Więc powoli, powoli wy sobie gdzieś tam z tyłu głowy zastanawiajcie się, co by tutaj ciekawego nam puścić w grupie po live'ie. Cześć Iza, jest ze mną dzisiaj, uwaga, gość specjalny, jednorożec. Takie rzeczy wyczyniamy, jak z Zuzią jesteśmy chore, ona jest chora, siedzi tutaj ze mną i układa. Dzisiaj już kolejny dzień, wiecie, choroby, jak to jest z ospą wieczną. 2 tygodnie tego wyroku siedzenia w domu. O, widzę, że podoba mi się jednorożec, fajny, patrzcie, co robi. Du, 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 du. Skacze. Uwielbiam takich rzeczy. Po prostu. Nie wiem, uwielbiam takie pierdołki robić. To jest po prostu moja frajda i uwielbiam. No i wiecie, tak nam mija te 2 tygodnie. Nie wiem, Zuzia, przyjdziesz się przywitać, czy nie przyjdziesz się przywitać? Nie, Zuzia się nie przyjdzie przywitać z wami dzisiaj. Kochane, ale ja się z wami witam. Bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy dzisiaj. Mam nadzieję, że u Was też humory już wiosenne. Już widziałam, że tam umieszczacie na fejsach zdjęcia wiosny. Witajcie! Hello, Ania! Ania druga, Martyna, Małgosia, Krysia, po prostu szał ciał. Ten jednorożec jest z takich koralików z Ikei. Beads to się nazywa. Pysla. Pysla to się nazywa. I to się potem prasuje żelazkiem. Układa się na takim jeżyku koraliki, a potem się prasuje żelazkiem. No i takie fajne rzeczy powstają. Breloczki z tego robimy, wisiorki robimy. No po prostu szalejemy, szalejemy. Wzorów do tego jest masę, więc to jest taka moja frajda po prostu. Macie swoje frajdy oczywiście. Piszcie o swoich frajdach nam też tutaj w grupie. Bo w końcu mój ten, jak to się nazywa, newsletter nazywa się Poczta Frajdy i też przecież przypominam, no tutaj chodzi o to, żebyśmy, no wiadomo, jesteśmy zmęczone, jesteśmy niewyspane. Ja też się pół nocy nie spałam, Zuzię bolała nóżka. No ale pomalowałam sobie na różowo usta, tak? To jest taka frajda moja własna i każdy z nas potrzebuje mieć takiej frajdy, żeby sobie trochę ocieplić życie, poprawić. O, Martyna koloruje. Cześć, Ania Kłapa. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że nas jest tak już prawie 20 osób. Ja widzę po prostu, że na naszych live'ach to jest tak, że na żywo jest pewna grupa, a potem mnóstwo osób gdzieś tam ogląda, dochodzi. No bo no jak to mamy, tak? Nie wszystkie możemy tak naraz, prawda, o 10:30 sobie być. O czym dzisiaj będzie? Słuchajcie, docenianie siebie. To jest jeden taki temat. Drugi temat, pytacie o narzędziownik. Ja Wam powiem pod koniec parę słów o narzędziowniku, co to jest. I jeszcze powiem, co tutaj się dzieje w ogóle do końca lutego. No, bo jesteśmy w lutym. Lutym jest miesiącem, przypominam, transformującej mocy dbania o siebie w swoim życiu. I mnie interesują wszelkie posty na Wasze tematy. Jak dbacie o siebie, co się zmienia, co funkcjonuje i dlatego Was tak męczę jeszcze do końca miesiąca i będę Was męczyć. A to może od tego zacznę, dobra? A potem będzie o docenianiu siebie. Dlaczego ja Was tak męczę i wysyłam Wam tyle maili ostatnimi czasy i jeszcze będę wysyłać do końca miesiąca, zanim w środę pojawią się materiały na marzec w tym wyzwaniu. Zanim w marcu pojawi się temat budowania wsparcia i w ogóle wspierania, pozyskiwania wsparcia w naszym życiu, no to ja Was jeszcze pomęczę tymi tematami o dbania o siebie, dlatego że do końca lutego możecie wykupić cały roczny pakiet tego wyzwania, taki zaawansowany, z materiałami dodatkowymi, takimi transformującymi. One są takie mocne, to się po prostu niesamowite rzeczy dzieją, jak dziewczyny robicie te ćwiczenia. O, piszecie, co sobie czytacie, bardzo fajnie. No tak jak Ania pisze, jak zaczynamy dbać o siebie, to Ania pisze, że syn się zaczął sam wieczorem kąpać, tak? Nagle się okazuje, że może, że ta samodzielność w ogóle u tych dzieci się pojawia. Też ten temat samodzielności będziemy poruszać na naszych live'ach. Ale
To magiczne rzeczy, tak? To jest transformująca moc dbania o siebie. To magiczne rzeczy się dzieją, jak zaczynamy myśleć o sobie, dbać o sobie. Nagle się okazuje, że nasze życie jest bardziej intencjonalne i bardziej takie świadome. Nie wiem, czy jesteście teraz na takim etapie, czy byłyście, czy może jeszcze, nie daj Boże, wam się zdarzy. Taki moment w życiu, kiedy czujecie, że wszystkie nitki wam uciekają. Dzieci są chore. I nie wiadomo, w którą stronę i jak. No i dlatego ja nie chcę, żebyście tak żyły, żebyście miały poczucie, że te dni mijają i w ogóle nie wiadomo kiedy i nic dla siebie nie robicie. Tylko w życiu, no wiadomo, że dzieci są ważne, musimy się nimi zajmować, domowe sprawy są ważne, praca jest ważna, ale w tym wszystkim musimy mieć jakieś takie cele, takie frajdowe, takie rozkoszne, takie cele, że codziennie dzieje się coś takiego, co jest dla nas miłe. No kurczę, no jednego dnia, nie wiem, robię sobie takiego jednorożca i po prostu już mi się buzia uśmiecha. Drugiego dnia czytam sobie książkę. Ja teraz czytam taką książkę, tak ją chciałam się strasznie szybko przeczytać, żeby wiedzieć, czy mam poletek, czy nie. Czytam teraz Egoistkę. Egoizm to nie grzech. Jeszcze nie wiem, powiem wam którymś razem, co to w ogóle jest. I to wyzwanie po to jest, żebyśmy właśnie, żeby bardziej intencjonalnie przyjrzały się lupą każdemu obszarowi swojego życia i zobaczyły, okej, dobra, kim ja teraz jestem? To był pierwszy miesiąc. Jak ktoś nie widział webinaru, nie zrobił materiałów z pierwszego miesiąca, tych dodatkowych szczególnie, z materiałów super, to tam jest fantastyczny list, taki, który sprawia, że naprawdę czujemy się połączone ze sobą i nagle się okazuje, wow, ja zawsze byłam fajną osobą, może zapomniałam o tym, jestem fajną osobą i będę fajną osobą i zaczynam budować z tego miejsca. Tak, czytajcie komentarze swoje, ja też was tutaj czytam cały czas na bieżąco. Że się mniej czujecie odpowiedzialne za uszczęśliwianie innych. No i to jest bardzo dobre, bo dzięki temu ludzie wokół was będą bardziej szczęśliwsi. Jak zajmiecie się uszczęśliwianiem siebie, to będziecie wzorem szczęśliwego życia i nie musicie zajmować się uszczęśliwianiem innych, dlatego że wtedy uczycie innych, że to wy jesteście odpowiedzialne za ich szczęście. A przecież to nieprawda, nie możecie nikogo uszczęśliwić. Tak jak nie możecie nikomu kupić butów wygodnych. No nie da się komuś kupić wygodnych butów, to ta osoba musi wziąć, zmierzyć, zastanowić się, czego potrzebuje. Tak właśnie jest z życiem. Każda z nas może sobie zrobić szczęśliwe życie. No i właśnie tak, drugi miesiąc dotyczy cały czas transformującej mocy dbania o siebie, gdzie nauczymy się dbać o siebie w czterech obszarach. Trzeci miesiąc, ja tam już patrzyłam, będzie o budowaniu wsparcia i te materiały dodatkowe są takie. No napiszcie, Ania, dlaczego są takie fajne te materiały, Ania, Małgosia? No bo ja tu mogę opowiadać z własnej perspektywy, jak to zmieniło moje życie i rzeczywiście, że zobaczyłam siebie zupełnie inaczej. Więc jak napiszecie, to ja wam tu przeczytam. A teraz do końca lutego można dostać ten kurs razem z takim bonusem. Bonus się nazywa Ustanów kurs swojego życia. Ustanów kurs swojego życia to jest taki specjalny bonus, który ja daję w zasadzie tylko i wyłącznie w coachingu indywidualnym ze mną, wtedy kiedy pracuję z wami indywidualnie, bo przecież pracujemy też indywidualnie. To są takie materiały, że ja sobie myślę o tym, że Uwolnij Moc to jest taki kurs, który sprawia, że wiatr wieje w waszym życiu, że zmiana nadchodzi, że ona się zaczyna dziać. O, Ania pisze, że dzięki materiałom sięgam siebie jeszcze głębiej i głębiej i mam jeszcze większe korzyści. No, no właśnie o to chodzi, dlatego to są poziomy. Poziom Basic, bezpłatny, w którym jest 803 osoby, chyba, czy 806, jak ostatnio patrzyłam. No i poziom Super, w którym jest dużo węższe grono, ale on jest bardzo pogłębiający, bardzo taki osadzający w sobie i ta zmiana jest taka, no potem już nie do ruszenia. Nie do ruszenia po prostu w waszym życiu. I ten bonus do końca lutego dostajecie ode mnie gratis. Ustanawiacie kierunek swojego życia, no bo jak dzięki kursowi jakby ten wiatr wieje, to też jeszcze chcemy trzymać ster mocno i chcemy płynąć w jakimś kierunku w naszym życiu. Ja nie mówię też o takich, to nie zawsze chodzi o taki bardzo konkretny cel, ale chodzi na przykład o to, że nie pozwalam już nigdy więcej sobie wejść na głowę, nie wiem, mojemu partnerowi. Tak, wiele z was takie rzeczy pisze. Albo teraz ustanawiam taki kurs, że teraz jest czas na mnie, decyduję się uwierzyć w siebie.
Małgosia pisze, że dla mnie program super jest rzeczywiście dający moc, by na nowo poznać siebie, polubić, wziąć swoje życie w swoje ręce. Ja po prostu chcę żyć tak, jak ja chcę i to sprawia mi coraz więcej radości. Do jutra bonus dostajecie ode mnie gratis, a potem będziecie mogły go sobie dokupić. Możecie też kupić sam bonus ustanów kierunek swojego życia, ustanów kurs swojego życia. On w tym momencie kosztuje 59 zł, potem Wam tutaj wrzucę linki w czacie do tych bonusów, do tego wszystkiego. Można go kupić, Martyna, osobno. To jest, no, to nagle się okazuje, że ten kierunek definiujesz, tak? Bardziej, szerzej lub bardziej, na tyle, na ile jesteś gotowa, ale programujesz siebie, programujesz swój mózg, żeby płynąć do przodu. Upewniasz się w tym, że jesteś na właściwej drodze, że jesteś na właściwej ścieżce, że masz prawo realizować życie tak, jak chcesz, bo sobie to wszystko jakby porządkujesz i sobie definiujesz, dlaczego tak ma być, a dlaczego tak. No właśnie, dlaczego w zasadzie mamy rezygnować z siebie? W ogóle, jak ja się im dłużej się nad tym zastanawiam, tym naprawdę coraz bardziej wydaje mi się to absurdalne, że my tak strasznie rezygnujemy z siebie i wydaje nam się, że jakieś inne cele. Marlena pisze, że córka słucha ich uważnie i przytakuje. Tak, takie Martyna, szukanie celu swojego życia i wiadomo, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie, dobra, zrobimy materiały, tak, ćwiczenie i teraz w 5 minut nasze życie się przeformułuje. Ale to jest tak jak ze zmianą kursu statku. Jeśli do tej pory ten kurs był taki bardzo chwiejny, raz płynęłaś tu, raz tam, to wszystko się zmieniało, to jeśli w tym momencie zaczynasz ustanawiać kurs swojego życia, to będziesz szukać okazji ku temu, żeby się coraz bardziej zbliżać do tego własnego kierunku, żeby coraz bliżej być siebie w tym wszystkim, coraz bardziej siebie odkrywać. To zresztą jest, o tym jest ta książka Egoizm to nie grzech, żeby dawać sobie prawo do zmiany zdania, żeby dawać sobie prawo do zmiany czegokolwiek w naszym życiu, co zadecydowaliśmy. I właśnie, i dochodzimy do tego tematu dzisiejszego, do tematu doceniania siebie. No bo skąd to się bierze, że my się tak bardzo krytykujemy? I to jest coś, co ja często rysuję na moich webinarach i często Wam o tym opowiadam. Ja rysuję, zaraz Wam pokażę, co narysuję. Tak, tutaj rysuję. Skąd się w ogóle bierze stres w naszym życiu? Taka frustracja, takie poczucie, że jesteśmy cały czas niewystarczająco dobre. No, Ania Kotowska, tylko jeszcze Wam przeczytam, co Ania napisała, że Ania jest w Basic i po prostu dokupiła sobie materiały bonusowe. Ten bonus ustanów kierunek swojego życia, ustanów kurs swojego życia, a tam są materiały decyzja, wiara, marzenie. Jest bardzo motywujący do działania i bardzo jej pomaga. Tak? To Wam jeszcze tylko przeczytam. Co ja tu narysowałam, wracając do tego? Co to jest ten stres? Stres to jest różnica, którą my postrzegamy w głowie między tym, co my chcemy, a co my postrzegamy, że mamy. Już Wam pokazuję, tak? Mamy, na dole mamy linię, która nam mówi, że mamy to, to i to. To są nasze osiągnięcia. A na górze mamy tą linię, która nam mówi, tam mamy nasze oczekiwania. Chcemy, nie wiem, mieć wysprzątany dom, tak? Chcemy mieć grzeczne dzieci, chcemy mieć super karierę zawodową, chcemy mieć mnóstwo fajnych, nie wiem, postów i chcę mieć kurs Uwolnij Moc, który ja chcę mieć kurs Uwolnij Moc, który będzie nie tylko bardzo pomocny, ale będzie też piękny, bo teraz buduję cały czas platformę, ona gdzieś już trochę zaczyna działać, trochę jeszcze nie, ja Wam to wszystko ogłoszę oddzielnie, że będzie platforma taka wiedzowa Joanny Baranowskiej i tam będą wszystkie moje kursy i wszystkie webinary w jednym miejscu, żebyście miały to czarno na białym po prostu na jednej stronie. No ja to wszystko chcę i kurczę, i tak to jest w życiu w ogóle, że my cały czas przebywamy w takim miejscu, że z jednej strony mamy jakieś osiągnięcia za sobą, a z drugiej strony cały czas nam się projektują pomysły nowe, co my jeszcze byśmy chciały. Chciałybyśmy, nie wiem, to, śmo, owo, mieszkanie wyremontować. Wszystkie cele, które są przed nami, one są gdzieś tam, no są przed nami. No i teraz ja mam wrażenie, że lata naszej edukacji szkolnej, no bo dlaczego to jest takie trudne, dlaczego my czujemy się takie wciśnięte między to, że tak mało osiągnęłyśmy i tak przecież dużo jeszcze przed nami, że to wszystko w zasadzie już powinno być zrobione.
Mam wrażenie, że lata edukacji uczą nas nieplanowania. Tego, że w zasadzie, jeśli my dostawałyśmy w szkole na przykład jakiś cel, tak, naucz się tego, to to było coś małego, wiedziałyśmy, że będzie klasówka i to nie była nasza odpowiedzialność, żeby to planować. I też nie uczyliśmy się tego, nie uczyłyśmy się tego, że to jest ok mieć dużą listę celów przed sobą. Cześć, cześć, jeszcze dołączacie. Magda, Beata, Ewa, ale nas dzisiaj dużo. Super, bardzo się cieszę, że was tyle dzisiaj. No i my jesteśmy nauczone wręcz, że tych planów przed sobą nie mamy. Jak pojawia się plan, pojawia się ta lista rzeczy do zrobienia, to nagle czujemy wyrzut sumienia, że kurczę, może już powinniśmy mieć to zrobione. Tym bardziej, że nikt nas nie uczy planować tego w czasie, czyli na przykład sobie zapisać. Ja sobie teraz ustanawiam, bo już byłam strasznie sfrustrowana, że ta moja platforma nie działa tak jak trzeba. No więc sobie ustaliłam sama ze sobą, że ona ma działać 8. Ona ruszy 8 marca na Dzień Kobiet. Bardzo dobra okazja, żeby uruchomić taką fajną platformę, prawda? I to mi daje, już to mi odpuszcza. Ja zdejmuję tutaj karteczkę ze chcemy i ją podporządkuję. Gdzie ona ma być konkretnie? Realistyczny cel sobie ustanawiam. Im większa jest różnica między tym, co postrzegamy, że mamy, a tym, co postrzegamy, że chcemy, tym ta odległość tutaj między dołem a górą, tutaj ta odległość rośnie, ta tutaj strzałka, i to nas rozciąga, daje nam takie poczucie ogromnego dyskomfortu i stresu, że życie nasze nie jest tak, jakbyśmy chciały, żeby było. Dzięki za komplementy wam wszystkim. No i dlaczego to docenianie się jest w takim razie tak ważne? No bo docenianie się to jest takie zaznaczanie sobie, jakby kropkowanie tego, co mamy. Nie wiem, doceniam, że mam piękne firanki w domu, tak? Nie mam wysprzątane, ale bardzo lubię moje firanki i zawsze jak na nie patrzę, to je doceniam. Pierdoła! Ale ta pierdoła, która mi się liczy tutaj na kropkę już na dole. Co ja jeszcze doceniam? Nie jesteśmy zdrowi, tak? Cały czas chorujemy teraz na wiosnę. Tak jestem wkurzona, że cały czas jesteśmy chorzy, nie jestem taka efektywna może jakbym chciała i tak dalej. Ale doceniam to, że jesteśmy chorzy tylko na ospę. Ojej, ja się cieszę, że jesteśmy chorzy tylko na ospę i katary i to są pierdoły tak naprawdę, tak? I życzę sobie i wam, żebyśmy zawsze miały takie choroby, które można zwalczyć maksymalnie antybiotykiem. I im bardziej siebie tutaj doceniamy, nawet te drobiazgi, nie wiem. Mam bałagan tu na stole naokoło, jak siedzę, to mam bajzel. Tutaj tu ketchup, tak moje w ogóle resztki śniadania, zupełnie nie instagramowe. Ja zawsze myślę, czy zrobić zdjęcie na Instagrama i myślę, o Boże, nie, może lepiej nie. Jakiś koktajl z zielono, zielony koktajl dzisiaj miałam na śniadanie. Ale kurczę, mogłam zrobić sobie coś zdrowego, tak? Zrobiłam sobie coś zdrowego. Doceniam siebie za to. We wszystkim, co robimy, możemy dostrzec zarówno jakieś zalety, jak i wady, tak? Oczywiście, że jestem w pewnym obszarze niewystarczająco dobra, ale jestem też, mam cały czas tą możliwość wyboru. Wyboru, że posprzątam albo nie posprzątam. Wow! Jaka w ogóle to jest opcja, dziewczyny, no ja może zachwycam się taką pierdołą, ale każda z was ma jakąś taką możliwość wyboru, żeby zrobić cokolwiek w tym momencie. Wstać, wyjść na dwór, dobra, ja nie mogę, bo mam chore dziecko, ale otworzyć balkon, wyjść się przewietrzyć, albo tego nie robić. I jak sobie myślę o docenianiu siebie, to jakby problem, którego ja się pozbyłam, i też bym chciała, żebyście się pozbyły, to gdzie jestem, jakby trochę się zagmatwuję, bo to jest takie dosyć złożone dla mnie. Małgosia pisze, żebym nie stylizowała zdjęcia, uwielbiam twoją naturalną autentyczność. Dobra, to będę udostępniać moje niestylizowane śniadania, bo są niestylizowane, naturalne. O co mi chodzi? Dobra, kartka, rysunek dwa, tak narysować mi będzie łatwiej. My nie jesteśmy jednorodni, prawda? My się składamy z jakichś części. I mamy jakieś swoje, nie wiem, emocje, tak? Mamy jakieś swoje przekonania, że należy mieć porządek w domu. Oczywiście przyczepiłam się do tego porządku, to jest pierdoła. Albo, że ja
muszę mieć nie wiadomo jaki sukces życiowy, żeby on w ogóle był wart docenienia, tak? To są moje przekonania. Albo, że dobra mama to jest taka i taka, a zła mama to jest taka i taka. Te moje przekonania wynikają z jakichś wartości życiowych. Tak, ja uważam, że rodzina jest ważna na przykład. Uważam, że wolność jest ważna i dlatego pracuję też w ten sposób, bo to mi daje dużo wolności. Więc tutaj mam wartość, na przykład wolność. Tu pokazuję Wam już. Tu mam swoje przekonania, jakieś myśli. Te przekonania generują jakieś emocje, a emocje są jak chmury, które przepływają na niebie. Są to pozytywne emocje, są negatywne emocje, tak? Jakieś oceny tego, co się dzieje, czy to jest dobre, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, jakieś oceny może innych, przekonania, że inni mnie oceniają. No i to jest cały miks. Ale czy to znaczy, że ja jestem emocjami? Że one się tak zmieniają, płyną? No, ja mam emocje, ale ja nie jestem swoimi emocjami. Tu Wam pokażę. Emocje to te chmurki, które przepływają na niebie. Ja nie jestem swoimi emocjami. No, żadna z nas nie jest swoimi emocjami. Czy ja jestem swoimi przekonaniami albo swoimi myślami? Mogę pomyśleć o smoku wawelskim, mogę pomyśleć o dwóch srokach, które tutaj za oknem mi budują gniazdo. Mogę pomyśleć o tym, że fajnego maila do was wysłałam, albo mogę o tym pomyśleć, że mogłabym lepszego wysłać i nie wiem, coś innego napisać. Ale ja nie jestem swoimi przekonaniami. Te myśli się zmieniają cały czas. One jakoś tam są częścią mnie, ale one są moją własnością. Mogę je wziąć i wyrzucić do kosza w każdym momencie. Tak jak Magda napisałaś. Możesz napisać, że porządek w domu to jest pierdoła i uznać, że to jest twoja prawda, tak? I no gdzie jestem ja w takim razie? No bo jeśli my siebie mamy docenić, to najpierw jakby to, co mi pomaga, to zdjęcie tego wszystkiego, że ja nie muszę na przykład oceniać tego wszystkiego, nie muszę oceniać swoich myśli, nie muszę mówić, że one są dobre albo złe, albo że jakieś emocje są dobre albo złe. Mogę je obserwować i po prostu patrzeć, jakie one są. A ja jestem tutaj, ja jestem w środku, ja jestem tą kropeczką, wiecie? Ja jestem takim ziarenkiem, ja jestem... Mówią, że to jest ten świadomość, to jest ten taki impuls, to jest ten... Mówią, że to jest dusza. Że to jest Bóg, że to jest karma, że to jest ten punkt uwagi, w którym ja decyduję, co teraz jest dla mnie ważne. To jest to miejsce, w którym ja mogę się tym bawić, mogę powiedzieć, a że dzisiaj to w ogóle będę tylko i wyłącznie zajmować się robieniem takich jednorożców. I co? No wiadomo, że to mnie od pewnych celów oddala, do innych celów mnie przybliża, ale to jest to miejsce, które decyduje, ja decyduję. Nie moje emocje, oczywiście wpływają na mnie emocje, mogę to wszystko obserwować, ale to jest to miejsce. No i jak mogę krytykować, skoro to wszystko mogę jakby myśleć o tym moim życiu trochę jako zabawie, trochę jako eksperymencie jednym wielkim, bo przecież to nigdy wcześniej nie żyłyśmy, to może nasze życie jest jednym wielkim eksperymentem od początku do końca. Tak, Małgosiu, za bardzo się wyszkodziłyśmy w analizowaniu siebie i ocenianiu, jakbyśmy wciąż były w szkolnej ławce. Dokładnie. Tak jesteśmy... Kurczę, tak uderzę w takie może wysokie tony teraz. Bóg nas nie ocenia, tak? Bóg nie mówi, jesteś dobry albo zły. Patrzy na nas miłością. Okiem miłości. No i właśnie, jak się uwalniamy od tego oceniania, to możemy zauważyć, że to wszystko jest jakimś bonusem. Znowu jak sobie myślę, okej, mam wolność, wolność tych przekonań, wolność doświadczania emocji. W każdej chwili, nawet jak mi jest bardzo źle w życiu, nie wiem, jestem chora, mogę pomyśleć sobie, kurczę, no będę się uśmiechać, no. Znajdę sobie powód do śmiechu w tym wszystkim. Znajdę sobie sposób na to, żeby mi było dobrze. I to jest ta decyzja, którą możesz podjąć w tym punkcie, w którym jesteś, tu i teraz. I możesz docenić to. Po prostu docenić. Że po pierwsze masz wybór, bo życie jest wyborem, na tym polega życie. Życie różni się tym od nieżycia, że jak nie żyjemy, to nie mamy wyboru, nie mamy prawa zmiany zdania. A dopóki żyjemy, mamy prawo zmieniać zdanie, możemy się tym bawić.
To jest takie złudzenie naszej osobowości, że musimy być stabilni, że musimy być stali, że to wszystko jest takie niezmienne. To nam pomaga, to ma nam pomagać w życiu. I dopóki nam pomaga, to sobie z tego korzystajmy. Ale jak nam przestaje pomagać, to podejmijmy inną decyzję. I dlaczego to docenianie się jest tak ważne? Po pierwsze, tak jak widzicie, jak siebie doceniamy, to zauważamy to, co mamy i ten stres się zmniejsza. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że gdybyśmy mieli pomyśleć sobie o dwóch osobach, które są w tym samym miejscu swojej drogi do jakiegoś celu X, nie wiem, do rozwinięcia biznesu. Bo to takie ważne cele są, porozmawiajmy o biznesie, nie? Jeśli jedna osoba docenia siebie i zauważa sobie te punkty, a druga osoba może cały czas zauważać, że ma przed sobą dużo kroków, no bo każdy z nas ma przed sobą dużo kroków, bo cały czas sobie jeszcze poprzeczkę podnosimy przecież. Czyli mamy dwie osoby, one osiągnęły tyle samo, identycznie, to są dwa bliźniaki, identyczne osiągnięcia życiowe, ale jedna osoba mówi, kurczę, jestem w połowie drogi, zrobiłam 50%, zrobiłam już to, to, to i to, nauczyłam się tego, nauczyłam się, nie wiem, wysyłać maile, nauczyłam się pisać artykuły, nauczyłam się zbierać swoją publiczność, nauczyłam się prowadzić live'y, czego dowodem jest to, że prowadzę tutaj z Wami live, rozmawiam z Wami, nauczyłam się, tak? To ta osoba będzie miała dużo większą motywację do zrobienia kolejnego kroku niż ta druga osoba, która będzie mówiła, kurczę, mam przed sobą jeszcze 50%, jeszcze tego mi brakuje, jeszcze tego mi brakuje, jeszcze tego nie potrafię, jeszcze tego nie potrafię. Jedna i druga mówi prawdę, absolutnie jedna i druga mówi prawdę i warto mieć świadomość tego, gdzie jesteśmy na swojej drodze, czego jeszcze potrzebujemy się nauczyć. To jest ogromna umiejętność, której ja uczę się od 4 lat tak już świadomie, żeby nie przejmować się tym, jak wiele jeszcze nie zrobiłam, tylko jakby postrzegać to jako szansę i uczyć się coraz bardziej doceniać, jak wiele zrobiłam. I cały czas muszę to powtarzać, bo nie mam, cały czas nie mam tego nawyku doceniania siebie. Cały czas muszę sobie o tym przypominać i muszę sobie mówić, kurczę, dziewczyna, no patrz, ile zbudowałaś, tak? W grupie, ja w ogóle witam w naszej grupie, w ciągu tygodnia dołączyło 100 osób do naszej grupy. Wy sobie wyobrażacie? 100 osób nagle się pojawiło tutaj, cudownych babeczek, kochanych, wspaniałych, które chcą mieć życie bez frustracji, bez poczucia winy i które budują swoje życie na własnych zasadach. Tak, to jest to właśnie, Dolores. Szklanka wypełniona w połowie wodą, pusta czy pełna, ale do mnie to jeszcze bardziej przemawia, bo jak myślę właśnie o tych konkretach, czy ja mam tutaj dużo kropek na dole, czy sobie cały czas mówię, a nie mam tego, a nie mam tego, a nie mam tego. No patrzcie, to są takie kamienie, które masz nad swoją głową. Im bardziej sobie robisz tą różnicę między tym, co masz, a tym, co chcesz mieć, tym ci tutaj rączek bardziej brakuje, próbujesz to jakby sięgnąć do tego, tutaj próbujesz nóżkami sięgnąć na dół, ale ci po prostu nie styka, tak? Bo to jest wszystkie ciężkie. No ile czasu jesteśmy tak wytrzymać z rękami? Do góry, prawda? I tak to właśnie jest. Docenianie siebie i docenianie innych. Ostatnio ja też prowadzimy mastermind z pozytywnej dyscypliny. Będziemy pewnie nową grupę tworzyć za jakiś czas. Czyli takie spotkania, gdzie rozmawiamy sobie o wychowaniu dzieci. Boże, ale się dzisiaj rozgadałam. I tam ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że gdyby była jedna rzecz, która zmienia relacje i zmienia w ogóle jakość Twojego życia, to jest właśnie docenianie. Docenianie tego, co mamy. Docenianie tego, że ci ludzie są, że mam się z kim pokłócić, że jest to kochane ciałko, które mogę przytulić i dobra, Zuzia północy kwęka, płacze mi do ucha, bo ją boli nóżka. Ale jak ja kocham się do niej przytulać, ja uwielbiam to po prostu. Aż cała czuję, tutaj wszystko mi spływa, zaraz pójdę ją wyprzytulam. Miałam oczywiście mnóstwo spraw do zrobienia przed naszym spotkaniem, przed tym live'em, a Zuzia mnie poprosiła, poczytajmy książkę. No dobra, poczytajmy książkę, 10 minut, tak? Zróbmy to, zróbmy przerwę, zróbmy to inaczej. No kurczę, nie po to wiele z nas wybiera taki sposób pracy, żeby siebie jeszcze dłuć sobie po głowie. To jest ciężki kawał roboty. W ogóle bycie mamą jest to jest ciężki kawał roboty. Jesteś najwspanialszą osobą na świecie. Twój mózg jest najwspanialszy na świecie. Boże, znowu mi się jakieś wątki otwierają. Już nie będę nic nowego mówiła.
Okej, co z tego wyciągacie? Na razie, dajcie mi znać, że to w ogóle Wam służy. Bo muszę zobaczyć, co z tego wszystkiego sobie bierzecie. Co decydujecie? Jak chcecie się bawić w tym tygodniu swoim życiem? Jak chcecie mieć więcej frajdy w swoim życiu? Tak, ja lubię słowo frajda, dla mnie frajda jest ważna. Dlatego mamy pocztę frajdy, bo mam nadzieję, że to wszystko, ja czasem jestem strasznie poważna tam w tych mailach, ale postaram się być mniej. Małgosia pisze, że komplementuje bliskich częściej, właśnie po mastermindzie i jest fajniej, po prostu jest fajniej, wszystkim jest fajniej. Kochane moje drogie, co dzisiaj wyciągacie? Gdyby była jedna rzecz, którą po naszym spotkaniu sobie bierzecie, jakąś malutką decyzję, którą podejmujecie na ten tydzień, to co sobie bierzecie? Krysia, że będzie się więcej doceniać. Ekstra, Krysia. Doceniajmy, wszystkich się doceniajmy więcej. Ja Was bardzo doceniam. Patrzę na Wasze osiągnięcia. Patrzę na to, co piszecie, że o Boże, no, że zrobiłam sobie spa w wannie, tak? Ja sobie zrobiłam dzisiaj o 12. Wczoraj o 12. W południe, spa w wannie. I jak Wy piszecie mi takie rzeczy, to też mnie inspiruje. Mam nadzieję, że Was nawzajem inspiruje. Ja uwielbiam malować na takie kolory usta wściekło i doceniam się za to, bo to mi daje frajdę, jak patrzę na siebie w lustrze w takim wesołym kolorze, od razu mi jest lepiej. Dolores będzie mówić, nie, ja żadnych chciałabym, mam nadzieję, będzie mówić więcej miłych rzeczy mężowi, żeby czuł się doceniany. Doceniajcie swoich mężów. Ania idzie na kurs szydełkowania. Ekstra! Dobrze! No, to jest w ogóle pokazujcie swoje osiągnięcia, wyczyny, tak żebyśmy się nawzajem inspirowały fantastycznymi rzeczami, które robimy. Co jeszcze Wam dzisiaj miałam powiedzieć? O narzędziowniku rodzica. Wy mnie pytacie, to już ostatnia rzecz. Co to jest ten narzędziownik rodzica? Miłość i radość do siebie. Decyduję, że na głos powiem sobie to, co dobrze robię. Pewnie, oczywiście. I to moje przysłowiowe już mówienie, jak ładnie ziemniaki obrałam. Chwalić się na głos za obieranie ziemniaków. Małgosia będzie przyglądać się swoim pragnieniom, patrzeć na nie pod kątem wartości, bo może daną wartość mogę inaczej osiągnąć niż to, co mnie stresuje. Bardzo dobry pomysł, Małgosia. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. A narzędziownik rodzica to jest taki kurs, który ruszy na koniec marca. Jak ktoś nie może dojechać do Warszawy na kursy pozytywnej dyscypliny, które prowadzę i nauczyć się, jak wychowywać dzieci łatwo, przyjemnie i budować te dobre relacje i jeszcze dogadywać się z nimi i jeszcze, żeby były bardziej samodzielne, to ten kurs narzędziownik rodzica jest właśnie przeznaczony dla takich osób, które mogą pracować online. A szczególnie dla rodziców dzieci między 2. a 6. rokiem życia. Jak masz 7-latka i chcesz takiego kursu, to też skorzystasz. Jak masz 18-miesięczne dziecko, to też skorzystasz. Tam jest 5 modułów i to, co jest najfajniejsze dla mnie w pozytywnej dyscypliny. O, Mariola już poleca narzędziownik online. Ja też polecam. To, że w każdym z module dostajesz taki wykład ode mnie. Ale też dostajesz 4 konkretne techniki do trenowania. Co konkretnie masz robić ze swoim dzieckiem w tym tygodniu, tak? Na przykład jest technika przytulanie. Masz w tym tygodniu dużo przytulać się ze swoim dzieckiem. Monika pisze, narzędziownik jest super, polecam, warto. Tutaj w grupie Wam dzisiaj umieszczę linka do strony narzędziownika, żebyście mogły sobie poczytać. Będę o nim jeszcze dużo mówiła. A tymczasem zapraszam Was serdecznie na bonus. Uwolnij moc. Jak ktoś by mógł tutaj wrzucić linka, to też będę bardzo wdzięczna. A jak nie, to ja zaraz wrzucę. I jeszcze Wam wyślę parę maili do końca miesiąca, żeby Was pomęczyć, że pakiet super jest, naprawdę super. I uwolnij moc jest super. Marta pyta, czy płatność kartą kredytową już działa. Dobra, zajmę się tym. Ania się będzie bardziej dowartościowywać. Kochane, dzięki, że jesteście tu ze mną. Love you, mnóstwo serduszek Wam przesyłam, mnóstwo skaczących jednorożców, dużo wesołości. No tak, ja w tym tygodniu chcę się czuć taka właśnie rozradowana.
Czy ja mam więcej bonusów? Boże, Małgosiu, jeszcze więcej bonusów? W webinarach jest mnóstwo bonusów. Kochane, cudownego, cudownego, radosnego, pełnego frajdy tygodnia. Doceniajcie siebie. Odrzucam płatność kartą, no bo nie mam płatności karty na razie. Napiszcie do mnie maila. Komu odrzuca, to pisać maila. Tak, tak, do jutra bonus. Do jutra bonus można sobie kupić. Tak, zgadza się. Anię Kotowską interesują bonusy. No dobra, to będę wam robić więcej bonusów. To będę tworzyć bonusy. Kochane, trzymajcie się ciepło. Ściskam was serdecznie. I nie mogę się z wami rozstać, bo ja lubię z wami gadać. Taka jestem, że lubię z wami gadać. Mua, 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 mua. Pa. Jeszcze raz jednorożec dla was. Buziaki. Wszystkiego dobrego. Cudowności. Kończę. Nie, nie łyżką. Tu.